Cześć, a w dzisiejszym materiale wybierzemy się do tego oto sklepu z kluskami w Śródmieściu. Zapraszam do oglądania. No i mamy tutaj nasz zestaw LEGO Creator 3 w jednym o numerze katalogowym 31131. Jeżeli chodzi o nasz zestaw, to pochodzi on z 2022 roku. Jego cena katalogowa to 200 zł bez 1 grosza. Liczba elementów w tym zestawie to 569 i dwie minifigurki, które widzimy tu przed tym naszym sklepem. Widzimy również psa. Na środku naszego opakowania mamy nasz sklep z kluskami w Śródmieściu, czyli główna konstrukcja. Widzę na boku mamy tutaj jeszcze jakiś taki rower na trzech kółkach, w którym sprzedawane są lody. Jeżeli chodzi o alternatywne konstrukcje, to możemy sobie tutaj zbudować sklep rowerowy bodajże oraz taki oto salon gier. Widzę tu chyba nawet joystick, zaraz sobie zerkniemy na tył opakowania i tam pewnie będzie to pokazane w przybliżeniu. No i jak widzicie, mamy już nasz tył opakowania, mamy naszą główną konstrukcję, gdzie tutaj ta konstrukcja jest otwarta. Mamy informację, że oczywiście możemy ją sobie zamknąć, jak i otworzyć. Widzę, że u góry mamy mieszkanko, na dole właśnie nasz sklep z kluskami, widzę tutaj pana kucharza. Nasze alternatywne konstrukcje, czyli salon gier na górze, widzę rzeczywiście, to jest fajny joystick, bardzo fajnie zrobiony ten joystick, powiem Wam szczerze. Widzę jakiś rower, mamy lampę, tutaj jakiegoś pieska, kolejny jakiś automat do gier, jeden, drugi, także to całkiem fajnie wygląda, szkoda, że to jest takie parterowe. I poniżej mamy wspomniany sklep rowerowy. Widzę rower, to prędzej by mi wyglądało przynajmniej w chwili obecnej na jakiś warsztat rowerowy, ale zobaczymy sobie i myślę, że te konstrukcje alternatywne pojawią się w osobnym odcinku. Widzę wejście na górę, więc u góry pewnie też będzie jakieś mieszkanko lub coś w tym stylu. Także tak oto wygląda tył naszego opakowania i zerknijmy sobie do środka. No i pudełko pozwoliłem sobie już lekko naciąć, żeby się teraz tutaj tak nie męczyć i zobaczmy sobie, co mamy tutaj w środku naszego opakowania. Worki z elementami, to już jest wszystko, czyli tak, mamy tutaj instrukcję do naszej głównej konstrukcji, druga instrukcja, trzecia instrukcja do naszego salonu gier, całkiem taka w innym formacie, ponieważ jest mniejsza, nie jest zbyt gruba i mamy arkusz z naklejkami. Chyba on występował w naszym wózku, gdzie sprzedawane są lody. No i mamy worki z elementami, widzę dwie dwójki, jedynka, nawet dwie jedynki, no i trójka. I tak oto prezentuje się zawartość naszego opakowania, więc ja idę je zamieniać w gotowy sklep z kluskami w Śródmieściu i widzimy się już za chwilkę. No i po chwili nasz sklep z kluskami w Śródmieściu jest już zbudowany i właśnie powiem Wam, że co do tego sklepu z kluskami, to podczas budowania zauważyłem tutaj przecież pałeczki, które mamy na bocznej elewacji tego budynku, tej kamienicy, jak i w ręku jedna minifigurka również trzyma pałeczki do jedzenia, więc pozwoliłem sobie sprawdzić po angielsku, jak ta nazwa tego zestawu brzmi. No i mamy tutaj Downtown Noodle Shop. Po wklejeniu tak naprawdę w Google samego Noodle Shop wyskakuje mi chińskie jedzenie, więc pozwólcie, że ja tę kamienicę z tym sklepem z kluskami będę nazywał chińska restauracja, bo bardziej mi to jakoś pasuje do chińskiej restauracji niż właśnie tego sklepu z kluskami. Być może to jest źle przetłumaczone, być może ja to źle interpretuję. Dajcie mi znać, co Wy o tym sądzicie w komentarzach. A teraz może przejdziemy sobie do opowiadania o naszych minifigurkach, które w zestawie mamy dwie. No i pierwszą jest ta oto pani, która ma nóżki bez żadnego nadruku. Jeżeli chodzi o torsik, no to widzimy bordową kurtkę, która jest rozpięta, pod spodem jakąś koszulkę. Wyraz na twarzy jest tylko jeden, widać, że jest uśmiechnięta, brązowe włoski, no i ta figurka właśnie ma przy uchu założony tak jakby taką słuchawkę Bluetooth, z którą ma, załóżmy, połączone z telefonem, no i może prowadzić rozmowy właśnie przez tą słuchawkę, którą ma zamontowaną w uchu, no i w ręce trzyma właśnie wspomniane te patyczki do jedzenia. No więc właśnie dlatego tutaj i to, na co mamy na ścianie, i to, co trzyma minifigurka, troszkę tutaj, jakby to powiedzieć, zmusiły mnie do przejrzenia nieco więcej informacji na ten temat niż tylko polska nazwa tego zestawu. Jeżeli chodzi o drugą minifigurkę, to mamy tutaj kucharza, który ma również nóżki bez żadnego nadruku, biały taki fartuch, no i w ręku trzyma taki oto duży tasak i też również bardzo mnie to zastanowiło, że taki duży tasak jest potrzebny do tych klusek, które mamy wspomniane w nazwie tego zestawu. Jeszcze jeżeli chodzi o wyraz twarzy, to widzimy zarost, widzimy brwi, widzimy, że jest on zadowolony. Mamy również drugi wyraz twarzy, już taki bardzo, bardzo delikatny, tylko i wyłącznie uśmieszek. No i takie oto czarne włoski,
zaczesane, jak widzicie teraz na ekranie. Kolejną rzeczą, którą tu dostajemy, to jest taki oto piesek zbudowany z klocków. No i co można o nim powiedzieć, to to, że po prostu no mi osobiście psa przypomina. No i nic więcej tutaj o nim powiedzieć nie można, poza tym, że ma tylko i wyłącznie jedną łapę z tyłu i drugą z przodu. No więc dwóch łap mu tu chyba brakuje. No i tak oto, ale psa przypomina. Ale myślę, że to mogłoby po prostu tego w tym zestawie nie być. Kolejną rzeczą fajną, którą dostajemy, jest ten oto wózek, który sprzedaje lody. Jak widzimy, u góry mamy takiego rożka z 4 gałkami lodów, każdy podejrzewam w innym smaku. Na dachu mamy jeszcze taki daszek, który przykrywa tutaj nasz automat do robienia lodów. Widzimy tutaj dwie takie jakby dysze. Tutaj podejrzewam, że właśnie mamy również lody, które takie nakładamy na gałkę do rożka. Tu już 2 gotowe rożki. Wózek z tyłu ma tutaj zamontowany rower. Tutaj mamy logo lodów, jak widzicie. 3 kółka, no i generalnie jeżeli chodzi o ten pojazd, no to powiem Wam, że on osobiście mi się tutaj podoba. Za chwilkę jeszcze spróbujemy sobie go puścić, jak nieco lekko zmienię kadr i zobaczymy, jak on sobie tutaj jeździ. No i oczywiście możemy sobie tutaj posadzić naszą minifigurkę i może ona prowadzić ten nasz rowerek i sprzedawać lody. Także jeżeli chodzi o ten dodatek, on naprawdę mi się tutaj podoba. No i teraz myślę, że możemy przejść do naszej głównej konstrukcji, czyli tej chińskiej restauracji i zaczniemy sobie opowiadanie tego, co tu mamy od zewnątrz tej kamienicy i może przejdźmy od tej lewej strony. Mamy tutaj na dole drzwi wejściowe do naszej chińskiej restauracji, oczywiście możemy sobie otworzyć. W środku widać już na samym wejściu jeden klucz i miotłę, ale to również będzie widać od drugiej strony, jak sobie zerkniemy. Mamy tutaj u góry okna z naszego mieszkania, które znajduje się na pierwszym piętrze. Mamy kwiatki na parapecie. Jeżeli chodzi o fasadę, to mi osobiście nawet się podoba, całkiem fajnie wygląda i mamy tutaj zastosowany taki nowy element, którego ja nie kojarzę. Taki narożnik zaokrąglony, jak teraz widzicie, podejrzewam, że jest to nowy element, no bo ja mówię, ja osobiście jeszcze się z nim nie spotkałem i naprawdę na wykończenie właśnie tak jak tutaj mamy tego budynku, całkiem fajnie się to tutaj prezentuje. Kolejną rzeczą, która mi się w tym zestawie podoba, jest to, że mamy tutaj wejście do naszego mieszkania na pierwsze piętro z zewnątrz, bo z reguły chyba te przejścia odbywały się gdzieś wewnątrz i te przejścia na przykład właśnie tak by to tutaj wyglądało z tej chińskiej restauracji, byłoby z chińskiej restauracji do mieszkania, a tutaj mamy jednak wejście bezpośrednio z dworu do góry do mieszkania i jest to rzeczywiście rozdzielone, więc to naprawdę mi się podoba. Nad drzwiami mamy jeszcze daszek, no i oczywiście drzwi, które możemy sobie otworzyć. Na boku tu mamy z naszego mieszkania jeszcze jedno okienko, na dachu siedzi, jak widzicie, ptaszek. Przechodząc teraz na róg naszego budynku, mamy tutaj taki bardzo fajny automat, w którym możemy sobie pewnie zakupić jakieś jedzonko albo coś takiego. Widzimy przeszkloną szybę, mamy tutaj prawdopodobnie miejsce do wrzucania monet, na dole miejsce, gdzie możemy sobie zakupiony przedmiot kupić i tu jakieś 2 przyciski, no moglibyśmy sobie tu dać jakieś 2 okrągłe tajle, jakieś przyciski, no ale ich nie ma, ale generalnie jeżeli chodzi o ten automat, to w mojej ocenie prezentuje się on naprawdę dobrze. Na rogu mamy jeszcze taką oto latarnię z nazwą ulicy Kreator, jak widzicie. Nieco wyżej na budynku, jak już wspomniałem, mamy takie logo tej restauracji chińskiej. Widzimy 2 patyczki, widzimy jakiś makaron. Mamy tą reklamę oczywiście tu u góry podświetloną. No więc na to naprawdę wygląda bardzo ładnie na tej elewacji. I z daleka widać, że mamy tu do czynienia z jakąś restauracją, z jedzeniem, nawet bym powiedział na wynos. Przechodząc teraz do drugiej strony naszego budynku, naszej kamienicy, mamy nad naszymi oknami z mieszkania taką oto dwukolorową markizę, 2 odcienie zielonego, jasny i ciemny. Mamy 4 okna, mamy daszek z naszej chińskiej restauracji, do której możemy sobie tutaj wejść. Co prawda nie ma tutaj żadnego zamknięcia, więc ta restauracja, jakby to powiedzieć, chyba jest otwarta 24 godziny na dobę, no bo nie mamy tutaj jak tej restauracji naszej zamknąć, a każdy, kto przychodzi obok, no po prostu może sobie wejść i coś zamówić. Mamy tutaj na boku nasze menu, jak widzicie mamy 3 potrawy. Jedne kosztuje 3, drugie 6, no a najdroższe 8. Tutaj mamy blat, na którym to widać 2 miski. Mamy prawdopodobnie jakieś sosy,
pomarańczowy, być może jakiś ostrzejszy, taki jakiś niebieski, transparentny. Być może jest to jakiś znajomy, być może odzwierciedla to właśnie jakieś dodatki kuchni chińskiej. Ja osobiście się na tym za bardzo nie znam, więc Wam nie powiem. No i tutaj też prawdopodobnie coś już jest szykowane, że to tak na tej ladzie leży. Także generalnie tak oto prezentuje się nasza kamienica z zewnątrz i myślę, że teraz możemy przejść sobie do wnętrza naszego budynku. I jeżeli chodzi o naszą chińską restaurację, no to tak oto prezentuje się ona tutaj od drugiej strony. A, tu jeszcze mamy jakieś takie zasłony. Postaram się to Wam pokazać może od drugiej strony, bo tu są naklejone naklejki. O właśnie, tak oto prezentuje się ten element z dwoma naklejkami. Jeżeli chodzi o elementy nadrukowane, to w tym zestawie są chyba cztery. I zaraz je postaram się Wam pokazać. Przechodzimy teraz do naszego mieszkania na pierwsze piętro. Jak widzicie, mamy tutaj fotel, mamy dywan w dwóch odcieniach koloru zielonego. Z tyłu na parapecie mamy kwiatki. Nad kwiatkami mamy taką oto wysoką lampę, która sięga prawie pod sufit. Podejrzewam, że to obok mamy radio, mamy antenę. U góry właśnie jeden element z nadrukiem, jakby to powiedzieć, takiej temperatury. Na ścianie mamy obraz ze słoniami. To jest właśnie kolejny nadrukowany element w tym zestawie. Przechodząc na drugą stronę naszego mieszkania. Jak widzicie, mamy kwiatek, mamy drabinę, która prowadzi do okna dachowego, które to prowadzi na taras, który znajduje się na dachu tego budynku. Widzimy również kwiatek, chyba już mówiłem, i na ziemi leży taka oto gazeta The Lego News. I to jest kolejny element nadrukowany. Teraz możemy na chwilkę wrócić jeszcze do naszej chińskiej restauracji, w której to mamy jakąś mikrofalówkę lub też piekarnik, gdzie widzicie, że mamy nadrukowany termometr. Na górze mamy piec, mamy patelnię, mamy z lewo zmywak i to, co już mówiłem, mamy tutaj powieszoną miotłę na tej ścianie, no i klucz, który, powiem Wam szczerze, że nie wiem, do czego w takiej chińskiej restauracji może służyć, ale może Wy wiecie, to dajcie znać w komentarzach. No i myślę, że teraz możemy sobie przejść już na dach naszego budynku. No i tak oto prezentuje się dach naszego budynku. Mamy tutaj tą wspomnianą drabinę, jak widzicie, i mamy te okno dachowe, które możemy sobie otworzyć. Chyba mam nadzieję, że dobrze to złożyłem, ale ja sobie to jeszcze sprawdzę. Najwyżej Wam napiszę w opisie filmu, gdyby było coś nie tak, bo mam tutaj pewne zastrzeżenie. Jak widzicie, po drugiej stronie mamy takie oto drzewo. W sumie całkiem fajnie ono wygląda. Mamy tutaj również jakąś taką antenę, być może z talerzem satelitarnym, przynajmniej tak to wygląda. Wspomnianego również ptaszka. No i ten domek możemy sobie właśnie zamknąć. No i powiedzcie mi teraz, jak na ten taras dachowy wyjść, bo mam wrażenie, że tutaj troszkę jednak będzie takie życie na krawędzi, żeby wyjść tędy i tu na tej krawędzi z tego daszku sobie zejść właśnie na wspomniany taras dachowy. No a jak wiadomo, zawsze można z tego spaść. Także troszkę te okno dachowe, żeby wyjść na taras, mam wrażenie, w niefortunnym miejscu i troszkę tutaj mamy niebezpieczeństwa z tym oknem. Jeszcze jeżeli chodzi o ten domek, no to oczywiście możemy sobie go zamknąć i wtedy prezentuje się w ten sposób. Tutaj ten automat możemy sobie wypiąć, bo jest on tutaj zamontowany na pinach. No i tak oto właśnie prezentuje się nasza kamienica. Postaram się Wam to zaraz jeszcze puścić na obracarce w dwóch postaciach, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda w całości. No i generalnie jeżeli chodzi o ten zestaw, to jeszcze zaraz sobie tutaj puścimy szybciutko ten rower na lodach, żebyście mogli zobaczyć, jak to tutaj ładnie jeździ. Bo mi osobiście naprawdę podoba się, jak to ładnie jeździ, dosyć płynnie, delikatnie wystarczy puścić i ten rowerek z lodami naprawdę jedzie. Jeszcze jedyną wadą, którą on może mieć, to jest taka, że gdy się go przechyli na przykład do przodu, no to tak naprawdę cały ten ciężar przodu, jak widzicie, przeciąża go do przodu, ale to nie jest tak, że przykładowo podniesiemy tylko troszkę, także on wróci spokojnie na swoje miejsce. Gdy posadzimy figurkę, to nie ma tego problemu, ale gdy przechylimy go już nieco bardziej, no to on po prostu przewraca się nam do przodu. Ale gdy się go postawi w mieście, bo myślę, że do miasta to się idealnie nadaje, aby to gdzieś umieścić przy jakimś chodniku. No i przechodząc do podsumowania tego zestawu, ja osobiście z niego jestem zadowolony. Zapłaciłem za niego 150 zł. Ja myślę, że ta cena jeszcze jednak nieco spadnie. Mamy tutaj prawdopodobnie nowe elementy, te, które Wam pokazywałem na narożnikach na tym dachu. Nie wiem, czy ta główka jest nowa z tą słuchawką przy uchu. Możecie dać znać w komentarzu.
komentarzach, jak już wcześniej mówiłem. Generalnie, no ten zestaw na pudełku, jak go pierwszy raz zobaczyłem, powiem Wam szczerze, że byłem średnio do niego przekonany, ale teraz po zbudowaniu i tego, co zobaczyłem, no to ja naprawdę jestem z niego zadowolony. Oczywiście, jeżeli materiał się spodobał, zachęcam do zostawienia łapki w górę, napisania komentarza pod tym filmem. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału wraz z dzwoneczkiem, aby nie pominąć żadnych moich nowych materiałów, a to, jakby nie patrzeć, motywuje mnie do dalszej pracy. No a w dzisiejszym filmie to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Cześć!